Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiejszego vloga rozpoczynamy sobie na takim miejskim targowisku z pamiątkami, rękodziełem i innymi tego typu rzeczami. Rozglądamy się, może sobie coś kupimy na pamiątkę, chociaż już jedną mamy, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam Was na kolejny dzień naszej praskiej przygody i przechadzkę po praskim Starym Mieście. Jest tu krecik. Jeśli chodzi o suweniry, to musi być krecik. Piękna sprawa. A spacerując sobie tymi wspaniałymi uliczkami, naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, jak tutaj jest fantastycznie. Po prostu ta architektura jest no tak zdumiewająca, że na pewno powtarzam się, ale jest coś niesamowitego. A do tego te wszystkie przepiękne rzeczy, które tutaj można nabyć. Zdecydowanie miasto dla bogatych ludzi. I nie tylko. A naszym oczom pomału ukazuje się wieża zegarowa. Wieża zegarowa ratuszna, wieża widokowa. Ponieważ doszliśmy właśnie do starego rynku, rynek główny praski. I tutaj naszym oczom ukazuje się zegar astronomiczny, którego chyba nikt poza twórcą nie rozumie, ale w tych niebieskich okienkach ukazują się o pełnej godzinie 12 apostołów się ukazuje. Myślę, że jeszcze sobie to uchwycę na tej kamerze. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Teraz znajdujemy się w samym centrum rynku praskiego i za mną widać, co widzieliście na przebitkach, pomnik wielkiego reformatora protestanckiego Jana Husa. I tak jak wspominałem, na tej astronomicznej wieży zegarowej, ten zegar astronomiczny tak naprawdę za chwilę po prostu odwali jakiś koncert i zobaczcie, ile ludzi się zbiera, żeby to zobaczyć. Nie wiem, czy to widać. Zaraz podejdziemy sobie bliżej. Tak się składa, że akurat mamy równo południe, czyli godzinę 12, więc być może coś tutaj więcej się wydarzy niż o każdej innej pełnej godzinie, ale zaraz się o tym przekonamy. Płotcy pod wieżą zegarową. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Jedyne, co się wydarzyło, to w tych okienkach się pokazali apostołowie. Ja byłem pewny, że tak kółka się będą kręcić. I
I teraz tak, po tym niesamowitym pokazie postanowiliśmy sobie, postanowiliśmy sobie zjeść taki tradycyjny cukierniczy wyrób. U nas to się nazywa kołacze. Tutaj po czesku to jest trdelnik, podawany z bitą śmietaną, jakimiś innymi rzeczami, owocami, dodatkami, z posypką z cukru i tak dalej. Idziemy sobie do takiej knajpki na rynku. I co było drugą? A jest czekolada. W środku wstydziłem się nagrywać, ale coś tam może ująłem. Z truskaweczką. Stestujmy. Wygląda to tak, że do środka też truskaweczki były wrzucone. Jest to posypane cukrem. No taki polski kołacz. Jako tradycyjne czeskie jedzonko, to poza knedliczkami, które również sobie dzisiaj, mam nadzieję, stestujemy, to jest jedna z rzeczy, którą trzeba tutaj sobie skosztować. Bita śmietana jak bita śmietana. Stestujmy ciacho. Ciacho pycha. Ta bita śmietana jest najgorsza w tym całym. Ciacho pycha. Koszt zakupu takiego cuda to jest 130 koron czeskich. Podzielić na 5 mniej więcej, bo po 19 groszy wychodzi korona około. To ponad dwie dychy. Grubo. Na bogatko się patrzę. Jak gofry nad polskim morzem. Jak gofry nad polskim morzem, tak. No w sumie na samym rynku sobie takie coś zażyczyliśmy, więc nie ma co się dziwić. Odchodząc gdzieś od centrum, na pewno byłoby taniej. I tak, pojedliśmy wychodząc ze starego rynku, zmierzamy sobie teraz na punkt widokowy, zaraz sobie zobaczycie, w jakie miejsce idziemy, a po drodze mamy kolejną rzeźbę tego samego artysty. Dziecko czytające sobie książkę w fotelu, a z tej strony no, wygląda to różnie. No, także dzisiaj zabierzemy was jeszcze na punkt widokowy, na którym zobaczymy. Zobaczymy, co zobaczymy. I teraz taka mała wstawka dla wszystkich psiarzy. Jeżeli będziecie wychodzić ze swoim pieskiem na miasto, nie musicie się martwić o worki na różne tematy, fekalia i tak dalej, bo dosłownie na każdym kroku znajdują się no takie papierowe worki, miejskie worki. Wszędzie, jakby w Polsce, takie miejsca są zawsze opróżnione, puste, są tylko jakby te skrzyneczki na te worki, a tutaj totalnie wszędzie jest to uzupełnione. I na potwierdzenie moich słów, kolejne miejsce z workami i worki są. Jak idziemy tam? Tak, tutaj ten dyk, no. I wychodząc sobie ze starego miasta w kierunku rzeki Wełtawy. Naszym oczom ukazuje się na wzgórzu pałac na Hradczanach, który... No nie do końca widzieliście na ostatnim filmie, ale byliśmy sobie tam na górze, tylko nie wchodziliśmy do środka, żeby go zwiedzić. Z odległości wygląda tak. I kolejny piękny budynek owiany ukraińską flagą. W tym wypadku mamy to prawdopodobnie budynek opery. W Łodzi mamy stajnię jednorożca, a jednorożec od dalego uciekł do Pragi. W wielu miejscach można Franca Kawkę znaleźć w takiej postaci. Patrzącego na nas gdzieś ukradkiem z jakiejś ściany i tak dalej. W tle za mną widzicie pałac na Hradczanach, a nieopodal jest taka wieżyczka, która jest również punktem widokowym i to sobie wystaje w tym miejscu. Jest to tak jakby replika wieży Eiffla. Podobno to wygląda trochę tak jak wieża Eiffla. My się tam nie wbieramy, ale jest to jeden z punktów polecanych w różnych przewodnikach turystycznych, na blogach i tak dalej. Więc jak będziecie w Pradze, to możecie sobie tam zawitać. My natomiast idziemy na punkty widokowe. Takie bezpłatne punkty widokowe. Jeden z nich znajduje się tutaj. Jeden mniej więcej tu. I trzeci jest tam. A po drodze do tego punktu widokowego, do którego sobie zmierzamy, jest taka przystań. Z restauracjami na wodzie, z takimi wycieczkowcami. Można sobie tutaj wykupić taką wycieczkę i popłynąć w rejs. W rejs rzeką Wełtawą. No i tutaj za mną w tle właśnie widzicie taki wycieczkowiec, który sobie dobija do portu.
teraz przechodząc mostem na drugą stronę Wełtawy, zbliżamy się do tego punktu widokowego i jest na nim usytuowany wielki, gigantyczny metronom praski, który został postawiony tutaj w miejscu, w którym był kiedyś największy na świecie pomnik Józefa Stalina, który został zburzony w latach 70. No i jak to punkty widokowe mają w zwyczaju, znajdują się na wzniesieniach. No i trzeba tam podejść. Kilka schodów nas tutaj czeka. Zuzia mówi, że umrzemy, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Piesek dumnie kroczy po schodach na górę. Już delikatnie malowniczy widok krajobrazu się nam tutaj ukazuje. Ale idziemy dalej. No i wbiliśmy na górę. Zobaczcie sobie to. Naprawdę zapiera dech w piersi. A jeszcze w związku z tym, co się dzieje, to jeszcze bardziej tutaj sytuację podkreśla. Gigantyczna ukraińska flaga. A została ona tutaj posadowiona z jednego względu, ponieważ tak jak mówiłem już wcześniej, w tym miejscu znajdował się, dokładnie w tym miejscu na górze, znajdował się największy na świecie pomnik Józefa Stalina. I to właśnie tutaj, w tym momencie znajduje się metronom, czyli jakieś takie muzyczne, dźwiękowe urządzenie. Znajdował się pomnik dyktatora Józefa Stalina. A dzisiaj, moi kochani, w takich pięknych okolicznościach witamy pierwszy dzień wiosny i świętujemy mojej małżonki ukochanej urodziny. Ponieważ urodziła się w pierwszy dzień wiosny. Piękny dzień, ponieważ wszystko zaczyna kwitnąć, robi się ciepło. Jak widzicie, wspaniałe słoneczko nam tutaj świeci, cieplutko jest. Więc idealnie do tego, żeby sobie spędzić miło ten czas. A na szczycie nieopodal możecie sobie w nagrodę coś zjeść, bo znajduje się tutaj restauracja. Hanowski pawilon się to nazywa. Niesamowita budowla z widokiem po prostu zapierającym dech w piersi. No jest tutaj bardzo pięknie za dnia, w nocy, kiedy całe miasto jest rozświetlone. Pewnie również jest to niesamowita miejscóweczka. Fotospot na Instagramka. Tak by można to ująć. Tak jak widzicie za mną, dziewczyny sobie robią zdjęcia. Tutaj właśnie wszystkie fantastyczne zdjęcia, które można sobie zobaczyć z Pragi, pokazujące te wszystkie mosty na rzece rozświetlone, to właśnie tutaj trzeba się dostać, żeby takie zdjęcie sobie zrobić. A w związku z tym, że dzisiaj mamy urodziny Zuzanki i to takie ważne urodzinki Zuzanki, chciałbym spędzić sobie resztę dnia razem z nią, sam na sam, no i z naszym pieskiem oczywiście, więc chciałbym się z wami pożegnać tutaj z tego miejsca. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli wam się podobało, subskrypcję na kanale, to być może zobaczycie więcej tego typu treści z różnych pięknych, wspaniałych miejsc i nie przegapicie na pewno kolejnego filmu, także dzięki za to, że byliście, jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia, hej!